Oglądasz filmy na darmowych stronach internetowych? Okej. Ściągasz z sieci filmy za free? Smerfnie. Mimo tego nie pozbawiaj się socjalizującego i smakowitego doznania, jakim jest wyjście do naszego kameralnego kina. Przyjdź do Klubu Dobrego Filmu w Resursie Obywatelskiej i oglądaj najlepsze produkcje w doborowym, zacnym towarzystwie. Już w kwietniu jeszcze więcej dobrego filmu, ponieważ zobaczymy aż 5 produkcji, z czego jedna do obejrzenia zupełnie za darmo. W Prima Aprilis całkiem na serio zaczniemy filmem Gloria w reżyserii Sebastiana Lelio. To chilijski kandydat do Oscara. Historia atrakcyjnej, samotnej kobiety, która nie godzi się z nadchodzącą powoli starością. Subtelny, słodko-gorzki film ze świetną rolą Pauliny Garcia. Nastoletnia Marie czuje, że coś dziwnego i niepokojącego dzieje się z jej ciałem, nad którym stopniowo traci kontrolę. Mieszkańcy wysepki, na której żyje dziewczyna, zaczynają nagle umierać. To zarys fabuły Wilkołaczych snów w reżyserii Duńczyka Jonasa Aleksandra Arnbiego, które wyśnimy w KDF-ie 8 kwietnia. Za jakie grzechy, dobry Boże! Czyli przezabawny, francuski, kulturowo-religijno-matrymonialny miszmasz w świetnym stylu w reżyserii Philippa de Chauveron. To już 15 kwietnia. Natomiast 22 kwietnia kolejny bonus. Bezpłatne seanse w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej Ślad. Obejrzymy holenderski dokument pod tytułem Żołnierz na dachu w reżyserii Esther Hertog. Wejdziemy w świat izraelskich osadników w Hebronie, pełen często surrealistycznych scen z ich codzienności. W ostatnią środę kwietnia kolejna podróż do Francji, czyli trzymający w napięciu thriller Z jednej krwi autorstwa Jeana Charlesa Huet. Zobaczymy, jak się mają następcy Alana Delon w roli samuraja.